Cześć, zauważyłem, że sporo osób ma problem z moim poradnikiem, jak tworzyć teren do gry na podstawie danych satelitarnych, dlatego postanowiłem stworzyć ten wideo poradnik, żeby rozjaśnić niektóre sprawy oraz przy okazji rozwiązałem kilka problemów. Na przykład wiem, że niektóre osoby miały problem z dość płaską mapą. Od razu muszę ostrzec, że osoby, które mieszkają bardziej na południu kraju, prawdopodobnie całość się nie uda ze względu na ograniczenia silnika gry, ponieważ różnica pomiędzy najwyższym a najniższym punktem w grze może wynosić tylko 255 metrów. Do wykonania mapy na podstawie danych satelitarnych potrzebujemy Google Earth, programu MicroDem oraz Gimpa, no i oczywiście Giant Editora. Linki do wszystkich programów podam w opisie oraz dodam do filmiku. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście odszukać miejsce, gdzie mieszkamy, czy miejscowość, którą chcemy odwzorować na mapie. Ja tutaj postaram się jakąś losową lokalizację znaleźć. No, myślę, że tutaj powinno być dobrze. Teraz tak, drugim krokiem, a że to nie jest konieczność, ale ja lubię wybrać sobie jakąś taką główną oś, przeważnie jakąś drogę albo rzekę dla ułatwienia tworzenia mapy, żeby albo była ona skierowana z góry na dół, albo w poprzek. Wydaje mi się, że to powinno dosyć mocno ułatwić stworzenie reszty mapy, głównie ułożenie dróg czy rzek. Także obrócę w ten sposób. Teraz ważne, żeby zobaczyć tutaj na skalę, ponieważ nasz obszar tutaj w okienku musi zawierać cały obszar, który będziemy odwzorowywać. I trzeba pamiętać, że mapa ma w grze ma 2 km na 2 km mniej więcej. Tutaj powinno mi się wszystko zmieścić. Drugim krokiem będzie wybranie narzędzia tworzenia ścieżek. Teraz w okienku w wymiary wybieramy metry i chowamy się, a tak mniej więcej, żeby było widać tutaj tą długość, bo to będzie ważne. Teraz musimy utworzyć na mapie 4 punkty. Punkty tworzymy klikając lewym przyciskiem myszy i potem, kiedy najedziemy na nie myszką i się zmieni na zielono, to przytrzymując możemy je przemieszczać. Teraz muszę gdzieś pierwszy punkt ustawić, powiedzmy, że tutaj. Teraz klikamy drugi i tak go ustawiamy, żeby tutaj znalazło się mniej więcej 2000 metrów, a linia tutaj, ta biała, była jak najbardziej prosta. No, powód chyba będzie dobrze. Teraz ustawiamy drugi punkt. Ustawiamy go w dół, bardziej na południe. Znowu zwracam uwagę, żeby linia była dosyć prosta, tylko tym razem na dole powinno się pokazać 4000 metrów. To nie muszą być w miarę dokładne, ale im dokładniej teraz zrobimy, tym łatwiej będzie dalsze kroki zrobić. Dobrze. Teraz trzeci punkt. Teraz powinno być 6000 metrów. Trochę za daleko. No, to powinno dać radę. Teraz ostatni punkt tworzymy i najeżdżamy nim na pierwszy. Google powinien automatycznie go tutaj umieścić. Też widzę, że trochę jest niezbyt linia prosta, dlatego musimy ten tutaj punkt poprawić, go przestawić, żeby linia łącząca w górę i w prawo była w miarę równa. Ok, powinno być dobrze. Teraz akceptujemy OK i mamy zaznaczony teren. Obszar ograniczony kwadratem to będzie ten, który będziemy odwzorowywać na mapie. Teraz kolejnym krokiem jest czytanie tutaj z dołu naszych współrzędnych. Ustawiamy mniej więcej na środku kursor i sczytujemy współrzędne północną i wschodnią.
Teraz powinniśmy przejść na stronę, którą podam w opisie. Wchodzimy w folder Eurasia. I tutaj w tym indeksie mamy spisane wszystkie spakowane pliki z danymi o ukształtowaniu terenu. Musimy poszukać swój, gdzie mamy N. Tutaj ta liczba w stopniach zawsze zaokrąglona w dół. I druga po E, to jest druga współrzędna, też zaokrąglona w dół. W moim przypadku będzie N52, E19. No, trochę będę musiał zjechać na dół, bo jest dosyć daleko. E52, E19. Jest. Pobieramy plik archiwum zip, zapisujemy na dysku i wypakowujemy ile. Teraz będziemy musieli włączyć program MicroDEM, ale jeszcze taka mała uwaga. Na tej stronie mamy plik instalacyjny programu MicroDEM, ale zanim go pobierzemy, musimy pobrać BDE, Borland Database Engine, bo w przeciwnym wypadku, i zainstalować go. W przeciwnym wypadku MicroDEM się nie uruchomi poprawnie i będzie sypał błędami. Po zainstalowaniu BDE przystępujemy do instalacji MicroDEM i uruchamiamy program MicroDEM. Będzie się trochę długo wczytywał i na powitanie wyświetli kilka okienek, ponieważ będzie chciał, żebyśmy coś jeszcze doinstalowali, ale te pozostałe komponenty nie są wymagane do poprawnego działania. Musimy tego instalować. Nie. Dobra, teraz X-em wychodzimy to okienko. Bierzemy file open, open dem. Przechodzimy do folderu, gdzie wypakowaliśmy nasz plik z danymi o ukształtowaniu terenu i otwieramy go. Powinno nam się wyświetlić takie okienko. Tylko problem w tym, że gdybyśmy mieszkali powiedzmy gdzieś tutaj w tym fragmencie mapy, to MicroDEM do Google Earth wyeksportuje również te niepotrzebne składniki, typu tutaj tą skalę i tą kratownicę tutaj poniżej. Dlatego pierwsze, co musimy zrobić, to prawym overlays, włączyć grids, ok. Jeszcze raz prawym legends marginalia, wyłączyć wszystkie cztery tutaj po prawej, wybrać wszystkie red row i zaakceptować ok. Teraz kolejnym krokiem będzie wybranie display parameter elevation. Tu wybieramy grayscale, na dole R i teraz przycisk Z-Range, ponieważ musimy tak wyskalować dane, żeby one się zawierały w kolorach, w całym zakresie koloru czerwonego. Znaczy nie całe, ale odpowiednio, powiedzmy tak. Zaraz wytłumaczę jak. Najpierw wybieramy polecenie dem full range. Jeśli różnica między wartością najwyższą a najniższą jest mniejsza niż 255, to jest dobrze. Wystarczy tylko wtedy wziąć specified do minimalnej wartości i dodać 255. Przepisać ten wynik tutaj i kliknąć OK. Tutaj akceptujemy OK i możemy przejść do dalszego kroku. Ale jest dosyć duże prawdopodobieństwo, że jak mieszkacie na trochę bardziej wyżynnym obszarze, to ten rozmiar tej wybrany w tym dem full range będzie większy niż 255 metrów. Wtedy musimy najpierw eksportować tą mapkę do Google Earth i się zorientować, w którym miejscu dokładnie odwzorowujemy nasz teren. Dlatego klikamy prawym, export, quick map to Google Earth.
Teraz Google Earth pojawi się nasz. Taka nakładka, warstwa, o, z ukształtowaniem terenu. Teraz wiemy dokładnie, gdzie się znajdujemy, tak? Nasz kwadrat znajduje się tutaj mniej więcej. Przechodzimy z powrotem do mikrodem. Czyli mniej więcej tutaj mamy. Teraz wybieramy opcję Subset and Zoom. Zaznaczamy ten obszar, który odwzorowujemy, mniej więcej. Teraz jeszcze raz bierzemy prawy Display Parameter, Elevation. Jeszcze raz Grayscale, R, Z-Range. Tylko tym razem wybieramy Map Area Full Range. I teraz zauważymy, tutaj są trochę inne dane, bo teraz program MicroDem pobiera dane o ukształtowaniu terenu tylko z tego mniejszego kawałka, także prawdopodobnie teraz te wartości powinny się, ten różnica między tymi wartościami powinna się zmieścić w 255. Jeśli się nie mieści, no to trudno, no niestety nie jesteście w stanie odwzorować prawie tego terenu. Ale widzimy, że tutaj tym bardziej się znowu mieści, dlatego do 65 dodajemy 255. Bierzemy specified od 65 do 320. 320. Zatwierdzamy OK. I otrzymujemy taki obraz w kolorach od czarnego do czerwonego, zawierający naszą wysokość. Teraz możemy przejść do Google Earth, usunąć tą warstwę, już nam się nie przyda. Teraz na tym bierzemy prawym export do Google Earth. No i teraz dostajemy taki mniejszy wycinek. Teraz jeszcze raz musimy się poprawnie ustawić, jak ostatnio. A, to mniej więcej powinno być dobrze. Teraz musimy sprawić, żeby ta informacja o ukształtowaniu terenu była tylko widoczna, bo teraz widać, że prześwituje przez nią również obraz satelity. Klikamy prawym tutaj na warstwie, właściwości i przesuwamy wskaźnik maksymalnie do nieprzezroczystości. Teraz musimy jakoś pozbyć się z mapy tych tutaj nazw miejscowości. Musimy zrobić, żeby tutaj wszystkie w tym miejscu rzeczy były odznaczone. I musimy maksymalnie powiększyć ten teren. Żeby jak największą część ekranu zajmował. Tylko musimy uważać, że czasami napisy tutaj z dołu się nie znalazły w obszarze kwadratu, bo to nie jest zbyt pożądane. Aha, jeszcze taka krótka uwaga. Ja akurat tutaj dosyć dobrze wybrałem, ale może się przydarzyć, że będziecie mieszkać albo odtwarzać teren, który się znajdzie na granicy kilku takich, powiedzmy, map. Wtedy musicie ten krok z pobieraniem tutaj tego archiwum zip powtórzyć albo dla dwóch, albo w ekstremalnym przypadku aż dla czterech map wysokości. Dobra, wróćmy tutaj do naszego kwadratu. Powiększamy, obracamy. O, powinno być dobrze. I teraz wykonujemy, tylko pamiętajmy, że jeszcze łapkę gdzieś odsunąć na bok, żebyś nie znalazła w tym obszarze. Wykonujemy zrzut ekranu. Przechodzimy do folderu z naszą mapą i otwieramy w GIMPie plik map01dem.png.
mamy otwarty plik. Teraz taka mała uwaga, bo wydaje mi się, że teraz GIMP ma również chyba domyślnie po instalacji, on nie jest w takiej jednej całości, w jednym okienku, tylko wszystkie te elementy typu narzędzia, tej warstwy są w osobnych podokienkach. Jeśli chcecie mieć takie rozmieszczenie jak ja, musicie w jednym okienku musicie wziąć okna i wybrać tryb jednego okna. Teraz wiem, że też niektórzy chyba zaraz po otwarciu GIMP-a nie mieli niektórych tych zakładek, tutaj ważne mi, żeby mieć tutaj zakładkę z warstwami, to trzeba też wejść do okna, dokowalne okna dialogowe i wybrać, które potrzebują, w tym wypadku to będzie warstwy. Wszystkie te okienka można tutaj dowolnie przenosić tam, przeciągając je po prostu. Teraz musimy za pomocą Ctrl-V wkleić nasz zrzut ekranu. Klikamy prawym tutaj na oderwane zaznaczenie i wybieramy do nowej warstwy. Teraz musimy za pomocą zaznaczenia prostokątnego wybrać cały obszar znajdujący się w środku białego kwadratu, ale uważamy, żeby nie zaznaczyć białych linii, bo to nam trochę zepsuje efekt. Kiedy już mamy zaznaczone, wybieramy polecenie zaznaczenie, oderwij, jeszcze raz prawym do nowej warstwy. Tą starą możemy usunąć. Zaznaczamy naszą oderwaną warstwę. Wybieramy warstwa, skaluj warstwę. Jako rozmiar podajemy tutaj rozmiar tego obrazu dla domyślnej mapy, bo nie sądzę, żeby ktoś miał jakąś powiększaną. Najpierw klikamy tutaj na łańcuch, żeby go rozebrać, bo inaczej GIMP będzie pilnował proporcji. I wpisujemy ten rozmiar jako szerokość i wysokość. Skalujemy. Wybieramy narzędzie wyrównania. Jako odniesienie wybieramy obraz. Klikamy na warstwę. I wyrównujemy go na środek. Teraz możemy wziąć polecenie obraz. Spłaszcz obraz. I wybrać opcję plik, zastąp map01dem.png i właściwie ukształtowanie terenu powinno być teraz gotowe. Dla sprawdzenia wyjdę tutaj w Giant Editor i sprawdzę. Oczywiście to nie jest koniec obróbki, ponieważ teraz teren będzie dosyć kanciaty, trzeba go za pomocą narzędzia Smooth jeszcze wyrównać po całości, ale to już jest mało wymagające. Teraz gdyby ktoś stwierdził, że jednak teren niezbyt odpowiada, powiedzmy jest zbyt płaski albo zbyt górzysty, wybieramy polecenie kolory, jasność, kontrast w celu spłaszczenia kontrast. Może trochę inaczej. Wybieramy składowe. Rozłóż. Model kolorów wybieramy RGB. OK. Otworzy nam jakby nowy plik. I teraz każdy z tych kolorów jakby jest odtwarzany w odcieniach szarości. Wybieramy warstwę czerwone, kolory, jasność i kontrast. Zmniejszając kontrast, spłaszczam lampę. Zwiększając kontrast, zwiększamy różnicę pomiędzy najwyższym i najniższym punktem. Kiedy skończymy, wybieramy kolory składowe. Złóż ponownie i wszystkie zmiany powinny się znaleźć również w tym pliku. Mapa się akurat załadowała. Mamy teren odtworzony zgodnie z satelitą, chociaż wydaje mi się, że program MicroDem albo satelita chyba niezbyt dokładnie obserwował obszar, który nam powiedzieli, ponieważ ostatnio robiłem mapę i wszystko wyglądało w porządku.
Zresztą robiłem tylko innym osobom, które nie potrafiły sobie poradzić i też wszystko było w porządku, także trąpili co jest nie tak. A w każdym razie teraz jedyne co powinniśmy zrobić to teren scout mode i wygładzanie terenu. Wygładzanie. Teraz jeszcze prawdopodobnie, że ułatwi sobie rozstawianie budynków, możemy zrobić taki trik. Tutaj już nie potrzebujemy takich warstw, weźmiemy prawym i ją usuniemy. Możemy nałożyć jakby ten obraz satelity na teren za pomocą tekstury trawy, jakiejś dowolnej innej. Ja przeważnie używam piasku, ponieważ jest dosyć rzadko używany, po prostu może być użyty do takiego celu, niezbyt nam będzie przeszkadzał. Dlatego przechodzimy do Google Earth. Robimy jeszcze raz zrzut ekranu. Przechodzimy do folderu z naszą mapą i otwieramy plik Beach Sandwich PNG. Właściwie powtarzamy wszystkie sztuczki co ostatnio. Wklejamy do nowej warstwy. Wycinanie obszaru. Oderwanie do nowej warstwy stare. Usuwamy. Skalowanie. Tylko teraz uważam, bo jest rozmiar inny 1024 na 1024. Oczywiście pamiętamy o łańcuchu. Wyśrodkowanie. I spłaszczenie. Jednak żeby wszystko było lepiej widoczne, polecam wziąć polecenie kolory. Poziomy. Wskaźnik biały ustawić tam, gdzie się zaczyna czarne od prawej strony i czarne tam, gdzie czarne od lewej strony. Teraz manipulując tym środkowym, spróbujemy się uzyskać jak najlepszy kontrast. Tak powinno starczyć. Teraz, żeby jeszcze szczegóły były jeszcze lepiej widoczne, polecam wybrać polecenie filtry, uwydatnienie, wyostrz. Zresztą nawet nie wiem jak to ustawić, ale tak żeby obraz był w miarę ostry, ale nie za ostry jak na przykład w tym momencie. Tutaj widzę, że chyba powinno dać radę w tym przypadku. No może trochę przesadziłem. Może, o, 50 jest dobrze. Robiłem polecenie plik zastąp. Bierzemy polecenie kolor inwersja. Plik tym razem wyeksportuj jako. I teraz z tego folderu, gdzie mamy właśnie te dane od mapy, wybieramy plik grass weight i go nadpisujemy. I to by było na tyle. Teraz prawdopodobnie mi się nie udało, bo zapomniałem jeszcze, że zanim to podejmiemy ten krok, powinniśmy przejechać mapę samą trawą. Chociaż zobaczymy, może się uda. Także zanim wykonać ten krok z zapisywaniem, najpierw weźcie teksturą trawy, pomalujcie całą mapę, zapiszcie. I dopiero potem nadpisujcie ten plik Beach Sand oraz Grass.
Chociaż nie wiem, może się powiedzie. O jest, akurat się udało. Jak widzicie, trochę oddalę. Mamy odbity obraz naszej mapy za pomocą tekstur trawy i piasku. Teraz możemy się już zająć tworzeniem pól i wioski.